Grand Prix Polski Brzeź Słomka Ptysiowa, Poltur, główne zawody rankingowe, ale tutaj w wymiarze międzynarodowym widzą Państwo tabelę. Pius Labutis sprawia ogromną niespodziankę, pokonując wielu bardzo dobrych polskich zawodników, a w półfinale lidera polskich rankingów w ostatnich latach Mieszka Fortuńskiego. Jego przeciwnikiem będzie Mariusz Skoneczny. A witam Państwa Marcin Krzemiński, który spędzi z Państwem ten czas finałowy. Patrzymy, Lipiński, Dachy, Tomaszu Mazowiecki, dwukrotnie drużynowy mistrz Europy, brązowy medalista mistrzostw Europy indywidualnie, oczywiście tytuł mistrza kraju, i Pius Labutis z Wilna. Pierwszy raz tak wysoko w imprezie rozgrywanej w Polsce, kilka razy już startował, ale do tej pory bez takiego wielkiego sukcesu. Walka o rozbicie. Jesteśmy w Kętrzynie, w Bałtyckim Centrum Bilardowym, wspaniałym ośrodku działającym dzisiaj pod skrzydłami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, powstałym z inicjatywy władz samorządowych, Polskiego Związku, a także Europejskiej Rady Bilardowej. Ośrodka, który naprawdę ma wspaniałe warunki, który dba o to, aby każda impreza, która jest organizowana w Kętrzynie, była dopieszczona w najmniejszym calu. Mamy więc komfortowe warunki dla zawodników. Wspaniałe sukno, nowe, specjalnie położone przed samymi zawodami. Mamy, jak widzą Państwo, lśniące, no, najlepsze na świecie, można powiedzieć, bile, bo bile firma Aramid. I dwóch zawodników, którzy w swoim dorobku wygrali dużo imprez, ale Polak to dosie ma bogatsze. Pius Labutis, wielka nadzieja Litwy. Oni mieli kilku zawodników wcześniej, ale żaden z nich nie umiał się przebić na tym międzynarodowym forum. Między innymi, nie ukrywajmy, wynika to z faktu, iż niestety federacja, pomimo aktywnej pracy własnej, nie była w stanie zgromadzić na tyle środków finansowych, a zawodnicy zebrać na tyle sponsorów, aby udało im się startować w tych najważniejszych imprezach cyklicznie. Zbyt mało startów, zbyt mało doświadczenia to powodowało, że niestety trudno było mówić także o wielkich sukcesach. Gramy w odmianę 10 bil, czyli 10 ponumerowanych bil na stole i bila biała. Dopóki jest bila o najniższym numerze, zawodnicy muszą wbijać tą bilę o najniższym numerze, czyli teraz jest trójka czerwona, ona będzie wbijana. Po niej, ponieważ nie ma już piątki i szóstki, została brązowa siódemka jako kolejna bila, potem ósemka, dziewiątka, wygrywa ten, kto wbije tą bilę z niebieskim paskiem z numerem 10. Na razie bardzo szybko radzi sobie z tym Pius Labutis. Grają dwa sety do czterech wygranych partii. Jeżeli mamy 1-1, to tak jak w przypadku półfinału będziemy mieli rzuty karne. Jeżeli któryś z nich wygra te dwa sety, automatycznie zostaje zwycięzcą. Pius Labutis szybko, kilkanaście sekund dosłownie zajęło mu, czy kilkadziesiąt sekund, przepraszam, zajęło mu zakończenie tej partii. Widzimy, absolutnie fantastyczny wynik krajowy, 13 razy mistrz kraju, zwycięzca Baltic League, dwa razy wicemistrz Europy juniorów, brązowy medalista, mistrzostw świata juniorów, w tym do 19 lat, 2014 rok. I teraz w Polsce w swoim na pewno już najlepszym starcie. Zawody w Kętrzynie bardzo się przeciągnęły. Pierwotnie zakładaliśmy, że
Turniej powinien kończyć się około godziny 17. Wiele pojedynków było bardzo zaciekłych, bardzo wyrównanych. Trwało też długo. Ostatecznie ten finał z kilkugodzinnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu. I Mariusz Skonecny. Niewątpliwie duży talent, ta młodsza grupa zawodników, a tu Damian Ejmont, medalista mistrzostw Polski w karambol głównie, również z Bałtyckiego Centrum Bilardowego w Kętrzynie. No i jak na razie Mariusz spokojnie. Ten pojedynek z Kamilem Szonszorem w półfinale wygrał 2-0. Było to na pewno ciekawe widowisko, ale zaskakujące nas tym awansem do trójki najlepszy Kamil Szonszor, bo rzeczywiście to zawodnik bardzo młody, który jeszcze niedawno występował w kategorii juniorów, pokazał, że ma aspiracje, aby znaleźć się także w czołówce ekipy, która już walczy w tej najpoważniejszej męskiej kategorii. Tutaj Mariusz jakby rozwiał jego nadzieję, że może jeszcze nie dzisiaj, ale sądzę, że jeżeli dalej Kamil będzie chciał grać, będzie miał tyle determinacji co do tej pory, to jeszcze o tym zawodniku z pewnością usłyszymy. Sprawdza ustawienie Bill Pius Labutis. Ważne jest, aby każda kula przylegała do siebie. No, przepiękne, ogromnie skuteczne rozbicie. Proszę zobaczyć, ile kul wpada. Uśmiechnął się Labutis, bo rzeczywiście to jest niecodzienna sytuacja. Mamy raz, dwa, trzy. Z 10 bil na stole pozostało nam tylko 5, czyli 5 bil od razu w łzach. Gdyby takie skuteczne rozbicia zdarzały się w meczach, to rzeczywiście nie dopuszczaliby grający swoich rywali do stołu. Oczywiście mamy przemienne rozbicie, także nie tworzy się sytuacja, jaka jest możliwa w turniejach, gdzie obowiązują rozbicia, kto wygrywa, ten kontynuuje grę. I Labutis zadowolony ze swojego występu, ewidentnie ma prawo być zadowolony, bo przecież tak świetny początek meczu. Widzi, co robi Mariusz Skoneczny, że Mariusz w tej pierwszej partii także bardzo skoncentrowany, bardzo precyzyjny i jakby daje mu sygnał, nie kolego, ja też jestem przygotowany, ja też w poprzednich meczach straciłem dużo siły, pokonując wielu dobrych rywali, ale mimo wszystko jednak mam siły, aby w finale stawić ci czoła. Labutis już w Kętrzynie w ramach bilardowych igrzysk Kętrzyn 2018 zdobył złoty medal w otwartych mistrzostwach Polski w karambol. Wcześniej grał w
turnieju międzynarodowym bilarda olimpijskiego, czyli taki triatlon. Trzy odmiany zawodnicy walczyli w snookera, w pool billard i w karambol. Tam w snookera grano na sześciu czerwonych. I między innymi Labutis zrobił tam rewelacyjnego breaka, bo 72. Dodajmy, że maksymalnie przy sześciu czerwonych można zdobyć 75 punktów, więc bardzo dobry rezultat. Ten turniej zakończył na czwartym miejscu. Lepsi byli Tomasz Kapłan, Dawid Tonojan i Witali Pawlukin. Ci dwaj oczywiście to Polacy. Pawlukin, zawodnik z Rosji, też grający w tym turnieju, ale odpadł. Nie awansował do rundy ćwierćfinałowej. I teraz bardzo ładny skok w wykonaniu Mariusza Skonecznego. Zobaczymy, gdzie stanie ta bila. Ojojoj, troszkę nieszczęśliwie dla zawodnika z Tomaszowa. Zastawiła drogę do łzy. Jeszcze raz spojrzał Mariusz na tą sytuację. Ale tutaj bardzo ładnie. Czy wystarczy miejsca, aby umieścić z kolei niebieską obok stojącej w dolnej części ekranu piątki? Jeżeli tam nie ma na tyle miejsca, no to pozostaje wariant jeszcze kombinacji, aby bila biała wbiła piątkę, lub też nie ma co ryzykować i trzeba szukać miejsca na dobrą odstawną. Skoneczny w ogóle zaskoczył nas w tym roku. Wystartował w takim europejskim cyklu w piramidę. To zupełnie inny rodzaj gry w bilard. Duże stoły, duże kule. W turnieju, który organizowaliśmy w Warszawie, wzięły udział zawodnicy również z kilku państw. I wygrał ten turniej. To można powiedzieć, że pierwszy raz zawodnik z pula wygrywa turniej międzynarodowy w piramidę. Tutaj jest w finale. Więc dobry początek. W ciągu roku odbywa się 7 turniejów Grand Prix Polski, przy czym jeden jest troszkę inny. On jest zaliczany do takiej rywalizacji rankingowej Europy Wschodniej, Dynamic Best of the East. A pan burmistrz miasta Kętrzyn, który obserwuje pojedynki. No i skok wykonany Mariusza dobry, ale nie wbita bila i teraz Pius Labutis przed szansą prowadzi 2 do 1 w tej chwili. Do 4 wygranych partii toczy się pierwszy set i tak samo drugi. Natomiast wracając do sytuacji z
sportowej, 7 turniejów, w tym jeden ten Grand Prix Polski liczony jako Dynamic Best of the East. Pozostałe w różnych miejscach kraju, te 6. Rozpoczynaliśmy sezon w tym roku w Siedlcach. Teraz jesteśmy w Kętrzynie, z Kętrzyna przemieścimy się do Dębicy. Tam bardzo taki fajny moment, bo w Dębicy mamy bardzo zasłużony klub Pino. Pino obchodzi 20-lecie swojej działalności. Będzie więc gościło krajową czołówkę u siebie. Kolejna impreza zaplanowana w tym roku to Łódź, Gdańsk i Kielce. Te turnieje, te miejscowości będą gościły zawody Grand Prix Polski. Dodajmy, że 45 turniejów, miejscowości gościło do tej pory cykl. No tutaj właśnie tak patrzyłem, że jakby z dużym ryzykiem blisko bili numer 9 zagrał kulę Labutis, ale aż za blisko to wyszło i szczęśliwie dla nas Mariusz Konoczny wraca do stołu. Czy on ją wbije? Nie, proszę Państwa. Druga pomyłka na wbiciu Mariusza Skonecznego. Nie jest zadowolony z siebie, widać to po jego gestach, po tym, w jaki sposób odchodzi od stołu. Była szansa na wyrównanie, a teraz może być już niebezpiecznie, bo Pius Labutis ma dogodną sytuację, aby zakończyć ten pojedynek, to rozbicie na swoją korzyść. 3-1. No zaczęło się niedobrze. Bardzo płynnie grający Labutis we wszystkich meczach. Widzimy w jednym takim swoim szybkim tempie. Nie czuje presji kamer, nie czuje presji, że jednak gra poza swoim miejscem, bo gra w obcym kraju. Niedaleko jest wprawdzie z Kętrzyna do Wilna, ale mimo wszystko to jednak nie jego ziemię, więc powinien być troszkę mniej pewny. A tutaj widzimy sytuację zupełnie odwrotną, jakby tej pewności i takiej stanowczości w grze bardziej brakuje polskim zawodnikom niż Piusowi Labutisowi. Miejmy nadzieję, że Mariusz Koneczny się troszkę przebudzi. Na zwycięzcę polskiego rankingu czeka także, poza wsparciem ze strony Polskiego Związku Bilardowego i pewną nominacją na Mistrzostwa Europy w skład reprezentacji, nagroda w wysokości 10 000 zł dodatkowo ufundowana przez Zakład Przemysłu Cukierniczego Brześć z Brześcia Kujawskiego. No, Labutis się jakby odwrócił, sądząc, że biała bila wpadnie do środkowej kieszeni. Ona odbiła się blisko narożnika, czyli nie najgorzej, ale też zbyt silnie zagrał i w tej chwili nie jest to idealna pozycja do tego, aby wbijać trójkę. Jaka będzie odstawna? Lekka, miękka, za czarną pewnie chce postawić białą. To mu się też nie udało. Mariusz Koneczny. Panie Mariuszu, już nie ma na co czekać. Trzeba zdobywać punkty. Trzeba atakować. Ale nie w ten sposób. Krzywdy wielkiej nie ma. Niemniej jednak schowanie, całkowite ukrycie za piątką, za szóstką byłoby o wiele dogodniejsze,
a na pewno byłaby to trudniejsza sytuacja do wykonania strzału przez Laubutisę. Teraz on przerzuca białą na drugą stronę precyzyjnie, ustawiasz ją w linii, aż trzy bile zastawiają dojście do trójki. Teraz w defensywie skoneczny i zamawia czerwoną do środka. A tu pan Piotr Owskowski, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, doktor, który grywa w bilard w tym turnieju, również występował, to on w ćwierćfinale przegrał z Mariuszem Skonecznym, reprezentuje ten sam klub, co Mariusz w Tomaszowie Mazowieckim grywa. Teraz czeka na kolegę i z pewnością mu kibicuje. Teraz ładnie z kolei ze strony Mariusza, precyzyjnie wykonane zagranie, schowała się bila biała za zieloną. Jak widzą Państwo, nie zawsze oczywiście można wbijać bile. No, Pius Labutis odważnie, że tam od bandy wbija i co, i zrobił to, co zapowiedział, natomiast biała troszkę za daleko się potoczyła i chyba trzeba będzie skakać po raz kolejny. Czy też jest tam przejście między bilami? Nie, skaczemy. I teraz to już było, powiedziałbym, tak troszkę prostsze. Ale szczęśliwie dla Litwina znowu zasłonięta droga do bili, którą trzeba zagrać. Czy teraz Mariuszowi Skonecznemu uda się to odstawić? Nie, nie, to miało stanąć na pewno za czarną, a przynajmniej tu jeszcze wykorzystać stojące dziewiątkę i dziesiątkę, aby gdzieś za nimi ukryła się trójka. Nieprecyzyjnie. I Labutis wraca do stołu. Pierwszy strzał dobry. Przerzuca bilę białą w drugą część stołu. Tam do góry i teraz, jeżeli wykona cztery dobre zagrania, będzie zwycięzcą pierwszego seta. Wyprowadzenie po trzech bandach. Pewnie chciałby, żeby jeszcze dalej troszkę od bandy odeszła ta biała, ale jest miejsce, aby wprowadzić tam kij. Zobaczymy, czy mu się to zagranie, takie zagranie pewnie ze stopem, zatrzymaniem, nie wypuszcza, nawet odważniej, mocno uderzył. Nie boi się tych zagrań, trzeba przyznać. Zawodnik z Wilna. I 4 do 1. Zaczęło się bardzo ładnie, bo pierwszą partię wygrał Mariusz Skoneczny, ale potem już mieliśmy raczej bardziej festiwal gry. Albo można podsumować festiwal skuteczności, lepszej skuteczności. Bilardzisty Fileńskiego. A to sukcesy Mariusza Skonecznego, 2 razy drużynowy mistrz Europy, brązowy medalista mistrzostw Europy, mnóstwo tytułów mistrza kraju. Z pewnością część Państwa się zastanawia, skąd w tym wieku można mieć 12 tytułów mistrza kraju. Niewątpliwie możemy do tej klasyfikacji liczyć medale zdobyte
drużynowo możemy liczyć do tej medale zdobyte także w kilku odmianach, ponieważ Mistrzostwa Polski rozgrywane są w 3 odmiany mężczyzn, przynajmniej właśnie w tą dziesiątkę, w dziewiątkę i w ósemkę. W pewnym momencie rozgrywane były nawet w 4 odmiany, bo jeszcze była taka odmiana 14-1, gdzie każda kula się tam liczyła wbita. Czyli nie jest tak, że w sezonie można było zdobyć tylko jeden tytuł. Mariusz Koneczny w swojej karierze także miał ogromny dorobek w Mistrzostwach Polski juniorów. Wiele medali Mistrzostw Europy juniorów. I teraz zagraniem masę, takim zagraniem połuku wychodzi z tej opresji Skoneczny, ale przy stole Labutis też nie do końca dokładnie. No, jeden z najstarszych fanów gry w bilard, obserwujący nasze pojedynki, przychodzący, przyprowadzający wnuczka na zajęcia też bilardowe, przychodzący razem z nim, obserwujący jak on gra, może trudno powiedzieć, że przyprowadzający, bo wnuczek już jest młodzieńcem takim, który kiedyś dziadkiem rzeczywiście przychodził jako doprowadzony do miejsca zajęć, teraz już ku uciesze dziadka także nie najgorzej sobie radzi przy stole bilardowym. To miało być techniczne zagranie, które pozwoliłoby gdzieś białą bilę schować za czarną. Nie za bardzo się udało i Pius Labutis teraz się pospieszył dopiero. On już czuł, że ta bila to wpada, że na pewno nie trzeba się do niej przymierzać, bo układ jest bardzo prosty. Wyglądało na to, że nie do końca się pochylił, przyjął taką stabilną pozycję przed wykonaniem strzału. Strzał wykonał, jak widać, takie zlekceważenie tej sytuacji spowodowało, że przy stole jest Mariusz Skoneczny, ale też w niedogodnej sytuacji szczęście Labutisowi dopisała, jak zagra Skoneczny. Ajajajajaj, no minimalnie, widzieliście Państwo, bardzo ładnie wyliczył to Mariusz. Również uwzględnił, że po drodze stoi bila z numerem 7, ta brązowa. Ona tutaj wyraźnie przeszkadzała. Ominęła bila biała tą przeszkodę, ale niestety tylko lekko potrąciła piątkę, przepraszam, czwórkę, bo to czwórka była nawet, i ona nie wpadła do łzy. Wrócił więc Pius Labutis i wygląda na to, że pierwszy punkt w drugim secie będzie na jego korzyść. Łukasz Niemczyk, sędzia pojedynku, osoba prowadząca zajęcia, organizująca życie Bałtyckiego Centrum Bilardowego w Kętrzynie. Chwila wyczekiwania na ten ważny element, aczkolwiek niezbędny, czyli ustawienie bil. Tu widzę, kamera przewędrował na mnie. Przyglądałem, obserwowałem ten finał
na żywo. No, miałem też przyjemność być dyrektorem bilardowych igrzysk w Kętrzynie. A oto Oliver Szolynoki. Młody, bardzo perspektywiczny zawodnik, mistrz Węgier. Teraz skuteczne rozbicie, ale po drodze do jedynki mamy dwójeczkę, mamy niebieską kulę, szuka rozwiązania Pius Labutis. Jaka opcja zapowiada się najlepsza, przynajmniej według zawodnika z Wilna? Mógł lepiej, nie jest to niewątpliwie idealna pozycja dla Mariusza, ale bezpośrednio może uderzać w jedynkę. No przepięknie. Przepiękny strzał, bardzo trudny strzał. Lekko, miękko wykonane, ale nieszczęśliwie dla Mariusza. No kilka centymetrów w tom albo w tom byłoby dobrym rozwiązaniem. Teraz bardzo duży kąt. Jeżeli Mariusz chce, oczywiście przymierza się do wbicia do środka. I niestety kolejna pomyłka na wbijaniu. Podczas zbijania Mariusz Skoneczny jakby, no nie jest tak dokładny na pewno jak Pius Labutis, to widzimy. Labutis przez nonszalancję, można powiedzieć, tej jednej kuli nie wbił. Troszkę z życiem mu sprzyjało. Teraz Skoneczny także nie bił, ale szczęśliwie ustawiły się bile. I wracamy do gry pozycyjnej. Kto wypracuje sobie dogodną sytuację, aby mieć już czytelny układ na stole? Dobrze, teraz o wiele lepiej. I trójka i dziesiątka zastawiają dojście do dwójki. Skok i także szczęśliwie. Dobrze. Po raz kolejny w tej partii Mariusz Skoneczny i znowu musi wykazać się skokiem, to nie najłatwiejszym skokiem Pius Labutis. Ojojoj, to mu nie wyszło. To mu nie wyszło, po raz pierwszy raz popełnia taki błąd. Za nisko poleciała bila biała, zahaczyła o brązową. Nie może być tak, albowiem pierwsza musi być uderzona bila na niższym numerze, czyli miała być uderzona dwójka. Zahaczył o brązową. To, co działo się później, już nie miało takiego znaczenia. Faul, biała w ręce. I Mariusz Skoneczny przed szansą na wyrównanie.
No nie ma zbyt wiele pracy sędzia i mówiąc szczerze, w tych pojedynkach, które obserwowaliśmy, także zbyt wiele powodów do interwencji nie było. Ładna, czysta gra. No a teraz, czy tutaj jest miejsce koło czarne? Jest. Tym razem już bez pomyłki. I wyjście na kończącą partię dziesiątkę. No to była skomplikowana partia. Widzieliśmy momenty, w których odgrywał się skutecznie Pius Labutis. Widzieliśmy potem również dobrze skuteczne zagrania Mariusza Skonecznego. Ostatecznie Polak zakończył to rozdanie. Ma więc punkt na swoim koncie, ale pierwszego seta, pamiętamy, wygrał zawodnik z Wilna. Trzeba zatem wygrać w tym secie, no i potem powalczyć w rzutach karnych. Teraz zbicie tutaj. Jedynka w górnej części ekranu, biała bila w środku. Tej rozgrywki patrzymy. A teraz jeszcze wychodzi nam tutaj troszkę do środka. No w zasadzie to jest chyba najważniejsze uderzenie w tej partii. Oj, tak troszkę otarła się o narożniki bila zagrywana. I obejście po trzech bandach. To już bardziej precyzyjne. Dziesiątka w łuzie. Mocno uderzona, chociaż troszkę tutaj zahaczyła o krawędź łuzy. Niemniej jednak na tyle było to dokładnie wykonane, iż wpadła do kosza. Mariusz Skonaczny zdobywa więc punkt. 2-1 dla zawodnika z duetu Lipiński-Dachy Tomaszów-Mazowiecki. A wracając do cyklu Grand Prix Polski, przez który już blisko 17 tysięcy osób przeszło, to jest tak od wielu lat nasz koronny cykl. Mamy się czym pochwalić, rzeczywiście ogromna rzesza ludzi tutaj kształtuje swoje umiejętności, tutaj jest szansa ze względu na otwarty charakter turnieju, że i ci troszkę słabsi, i ci lepsi
spotykają się razem, można więc zagrać z najlepszymi, z medalistami Mistrzostw Europy, z mistrzami Polski. To siła tego turnieju niewątpliwa. Zawsze edukacyjnie się to i dla jednej, i dla drugiej strony dobrze kończyło. Dla tych najlepszych kończyło się to tym, iż mieli pojedynki mieszane, czyli taka szarpanie w systemie przygotowawczym bardzo ważne. Czasami też jedziemy na zawody międzynarodowe i mamy mocniejszych i słabszych rywali. Jak widzimy, że rywal jest słabszy, brakuje nam czasami koncentracji, a przecież to ważne, aby w każdym meczu gdzieś umieć się maksymalnie skoncentrować, ale także umieć wygrywać te mecze, pokazując, jak głęboko dominujemy. Rozbicie dobre, mocne. Pierwsza bila już w łuzie. Teraz jest pewien problem, bo Pius Labutis ma trójkę w niedogodnej pozycji, ale my tu widzimy na razie pana burmistrza Krzysztofa Hećmana. Odstawna. No nie najgorsza, nie ryzykował Labutis żadnego innego strzału. Tam minimalnie widać tą bilę czerwoną, ale czy uda się zrobić, zagrać ją tak, aby nie wpadła bila biała do środka? Odbiła się od narożnika, popycha inną kulę, ale tej kuli Mariusz Skoneczny z pewnością nie deklarował. Dziesiątka jest grą deklarowaną, czyli jeżeli wpadnie bila, której nie zamawialiśmy, zawodnik traci podejście. Ona oczywiście jest już w stole, ona nie wraca do gry przed szansą przeciwnika. Labutis, jak widzimy, niesamowicie szybko gra. No teraz to już można powiedzieć, że tak szybko poruszał się przy stole, jakby zaraz miał iść na pociąg. Jakby bał się, że mu coś odjedzie, a przyjechali całą ekipą samochodem. Zresztą już było późno, kiedy ten finał się kończył. Także pozostawali w Kętrzynie wszyscy, cieszyli się ze zwycięstwa, ale dla publiczności, dla tych, którzy oglądają, taka szybka, precyzyjna gra jest bardzo widowiskowa. Niezbyt radośni polscy kibice, jak widać. Kolejną twarz, którą widzimy, bardziej zatroskaną, widzą, że mieszkaniec Wilna jest ogromnie skuteczny, bardzo, bardzo dobrej dyspozycji. Jeżeli wygrałby ten turniej, to na pewno zostałby absolutnie numerem jeden bilardowych igrzysk w Kętrzynie i zarazem zostałby 49. zwycięzcą zawodów Grand Prix Polski. Do tej pory takich zwycięzców było w tych 193 zawodach 48, a 30 osób sięgało po złote medale. Więcej niż jeden. Natomiast jeżeli, czyli 30 osób ma przynajmniej dwa medale, w tej grupie na czele był Radosław Babica, jeszcze się znajduje z 18
złotymi krążkami, 52 medale Radosława Babicy do końca 2016 roku. Taki miał dorobek Radosław Babica. Nie wygrał żadnego pulturu w ubiegłym sezonie. Medali więcej będzie miał Tomasz Kapłan, ale mniej o jeden medal złoty. W czołówce są także Mateusz Śniegocki, Mariusz Roter, a tam Ewald, Wojciech Trajdus, ta trójka już nie gra. Karol Skowerski to kolejny na liście rankingowej. I Karol Augustynowicz, który był takim pierwszym naszym, nazwijmy to, eksportowym bilardzistą, który potrafił zagrać bardzo dobrze w imprezach formatu europejskiego. Reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy, w Mistrzostwach Świata. Później Karol wstrzymał tą swoją karierę zawodową, sportową. Poświęcił się życiu rodzinnemu i działalności biznesowej. Troszkę szkoda, bo niewątpliwie to jest ogromny talent. Jego miejsce zajęli z automatu kolejni zawodnicy, a tutaj widzimy, że Pius Labutis bardzo konsekwentnie zmierza do kolejnego zwycięstwa. Mina Mariusza Skonecznego jakby sama odpowiadała, co się dzieje. Kilku zawodników zagranicznych wygrało już zawody Grand Prix Polski. Pierwszym był Jewgeni Stalew z Rosji. On aż trzykrotnie takie turnieje wygrywał, ale było to w latach zupełnie początku całego cyklu. Takie zwycięstwo ma również Michał Gawęciak, bilardzista czeski, i Łukasz Krzenek, to także zawodnik naszych południowych sąsiadów. Mamy Greka Antona Skalistirasa, który wygrał dawno temu taki portul w Lubinie. Czy wreszcie Sandor Todd, Serb, wtedy grający w barwach, także posiadający paszport węgierski. On także ma w swoim dorobku zwycięstwo w tej prestiżowej imprezie. A Pius Labutis, proszę Państwa, jak widzimy, nie zwalnia tempa. Teraz, czy będzie grał tą kombinację, czy mając przewagę 3-2, zaryzykuje ten strzał, a może też koło piątki da się właśnie zagrać czwórkę. Było tam na tyle miejsca. Jeszcze raz wziął oddech, przetarł kija, zagrał to bardzo dobrze i może to być już ostatnia partia i bilardowych igrzysk Kenshin 2018 i także zawodów Grand Prix Polski. Pius Labutis wygląda na to, że rzeczywiście będzie 49. zwycięzcą cyklu. Jest, proszę Państwa, jest. Duża radość Piusa Labutisa, duża radość ekipy litewskiej. To jest ogromna niespodzianka, ale także jakby jego uwiarygodnienie na arenie międzynarodowej. Podziękowania za naprawdę fantastyczną imprezę należą się i uczestnikom. Pan burmistrz oczywiście gratuluje zawodnikowi z Litwy.
a my mamy ostateczną tabelę od ćwierćfinału. Podziękowania dla Mosiru, dla wszystkich realizujących, pracujących w ekipie sędziowskiej. Ten zespół rzeczywiście spisał się bardzo dobrze. Mistrzostwa Kęczyna w 10 bil. Jedna z najważniejszych polskich imprez kończy się zwycięstwem zawodnika z Wilna. Dziękuję Państwu. Marcin Krzemiński.